Mamy już prawie październik. Powiedz nam, co Olinuję szykuje na piąty sezon, bo to już pięć lat, prawda? Tak, no zleciało. Znaczy, kiedy myślę o piątym sezonie Olinuję, myślę także, że to jest szósty rok mojej nauki. <grym> to już wtedy ta, ta, ten kontrast się robi. Mógłbym nawet skończyć medycynę w tym czasie, ale na szczęście inne rzeczy się dzieją. Um, piąty rok. Piąty rok, no na pewno postaramy się, żeby był wyjątkowy, no ale każdego roku to mówimy i każdy rok jest wyjątkowy. Um, Zakończyliśmy w ubiegłym roku dużym sukcesem naszą działalność, bo, bo nasz projekt Jagiellońskie Wieczory Filmowe został wybrany najlepszym studenckim projektem roku w kategorii Kultura. Taki był konkurs organizowany przez jedną z dużych firm z Warszawy. Więc, więc jakoś nas to nie ukrywamy, podbudowało. Myślę, że były to udane wakacje dla wszystkich członków, jakiś taki był chyba miły czas w Polsce, było ciepło, było wiem, Światowe Dni Młodzieży, było kolorowo, było barwnie, było dużo festiwali, nie wiem, było fajnie. I czuję bardzo pozytywne, pozytywne nastawienie w naszym teamie, no i wyzwanie, jakim jest rekrutacja, tak, bo, bo jest szansa, żeby dołączyć do naszego stowarzyszenia. No i w tym roku chcemy na pewno umocnić rzeczy, z których jesteśmy, przez które jesteśmy rozpoznawalni, które są jakimiś naszymi takimi szlagierami. Ale na pewno pojawią się nowości, pojawią się no jeszcze bardziej dopracowane projekty, gdyż wszyscy jest, mamy coraz fajniejsze kompetencje, dołączają do nas coraz bardziej kreatywne osoby, więc jesteśmy w stanie tworzyć naprawdę wielkie rzeczy. To może zacznijmy w takim razie od początku, bo chciałeś na pewno nam opowiedzieć o rekrutacji, no bo Olinujot nie może istnieć bez kolejnych członków. Tak, yy, nie idziemy na pewno na ilość, i to sobie mówimy szczerze, i też to jest do wszystkich osób, które chciałyby dołączyć do stowarzyszenia, że no, można, może się nie udać i zdecydowanie no, ponad połowa osób no, niestety nie, nie może dołączyć do tej pierwszej fazy, tzw. Tak zwanych Future Members'ów. Dlaczego? Bo zgłoszeń jest naprawdę dużo, a chcemy być uczciwi wobec osób, których przyjmujemy do stowarzyszenia i nie przyjmować nad to, nad ile możemy tak naprawdę przepracować razem. Tak? Bo jeżeli znamy swoje zadania, wiemy jakie mamy cele, no to przyjmowanie zbyt dużej ilości osób i później przydzielanie komuś zadania na zasadzie, Przynieść podaj, pozamiataj, nie ma najmniejszego sensu. Chcemy, żeby osoby z od mogły czerpać, czerpać garściami, uczyć się, żeby to był naprawdę rozwój dla, dla tych osób. Dlatego przyjmujemy mniej. Tych członków, niż moglibyśmy, bo moglibyśmy naprawdę pójść, pójść na ilość. Rekrutacja już trwa, już mamy kilkadziesiąt zgłoszeń i będzie ona trwała do końca drugiego tygodnia października. Składa się z dwóch, z dwóch etapów. Pierwszy z tych etapów to jest wypełnienie formularza, który znajduje się w wydarzeniu. Pod prąd rekrutacja. Do Olinujot. Znajdziecie go na wszystkich naszych fanpage'ach, ale także w sieci, gdzieś tam krąży. Można także wypełnić formularz po drugim etapie, bo drugi etap to jest obecność na spotkaniu rekrutacyjnym. Kolejność jest obojętna. Będą dwa spotkania, możliwe, że więcej, w czasie których po prostu chcemy odpowiedzieć na wszystkie niejasności, opowiedzieć więcej o stowarzyszeniu, a także zobaczyć bezpośrednio osoby, które chcą do nas aplikować. No i po tych dwóch etapach pochylamy się dogłębnie nad tym formularzem. Dlatego Wypełnienie tego formularza jest dla nas bardzo ważne. Nie jesteśmy w stanie rozmawiać z wszystkimi kilkuset osobami, które chcą do nas dołączyć, więc ten formularz zadaje bardzo precyzyjne, czasem e, może i dziwne pytania. No, ostatnie pytanie: jaka jest najlepsza uczelnia w, w Polsce? I tam jest na przykład logo AGH i Wojotu, i kilka odpowiedzi było już błędnych. E, pozdrawiam tych nieszczęśliwców. E, ten formularz daje nam dużo naprawdę informacji, mogłoby się wydawać, że po kilku pytaniach nie jesteśmy w stanie nic wywnioskować, ale nie, wręcz przeciwnie. W kontekście już kilku lat wiemy, że, że, że to jest coś, co daje nam obraz sytuacji, z kim mamy do czynienia, czy ta osoba przede wszystkim ma na siebie pomysł, bo to jest u nas najważniejsze. Jeśli masz na siebie pomysł, wiesz co chciałbyś robić w stowarzyszeniu, albo wiesz co jest u ciebie najmocniejszą cechą, a my z tego skorzystamy chętnie, znajdziemy dla ciebie zadanie, no i później po tej rekrutacji przyjmiemy tak zwanych future membersów po tej pierwszym stopniu rekrutacji i przez najbliższe kilka miesięcy tak do grudnia ci future membersi są ci przyszłymi członkami wykazują się w zadaniach stowarzyszenia, pracują na co dzień jedą z nami na wyjazd integracyjno-szkoleniowy i w grudniu w podejmujemy decyzję, kto na pewno z nami zostaje. No, nie ma takiej sytuacji, że ktoś już nie jest przyjęty po byciu future membersem, kiedy rzeczywiście był aktywny. Jeżeli ktoś nie dostaje członkostwa po tym, po tym etapie, to ze względu na to, że po prostu gdzieś tam w międzyczasie stwierdził, że to nie to, albo się zupełnie nie zaangażował, tak? Wtedy to już jest jednak kwestia tak, jesteś, jesteś członkiem, tylko musisz ty przez ten okres przepracować intensywnie i uczciwie, i później będziemy razem działać dalej. Kolejne, kolejny semestr, kolejne wyzwania. Na przestrzeni tych kilku lat rekrutacji już trochę było. Mówisz, że było już dziewięć, tak? O ile się nie mylę. Ile osób w tym czasie przyjęliście? Pamiętasz mniej więcej? No łącznie to było już kilku, kilkuset członków. No obecnie e, osoby, które mają członkostwo w stowarzyszeniu to jest około 120-130 osób. Jesteśmy obecnie w, w czasie takiej ewaluacji powakacyjnej. Kto podpisał kontrakt z, z Tańcem z Gwiazdami, kto tam wiecie wyjechał na Erasmusa, kto zaciążył, kto spotkał nie wiem, poczuł powołanie i musimy ocenić jakby kogo mamy na stanie e, i zawsze ta liczba się zmniejsza. Mamy tego świadomość, i, i, i my nie mamy nigdy pretensji, jeżeli ktoś w pewnym momencie mówi: nie wiem, Basta, stop, nie, no muszę coś tu zmienić, albo no, skończyłem studia po prostu. Więc pewnie realnie około 50-40 osób mniej będzie, czyli około 80. Przyjmujemy pewnie później około 60-70 osób do Future Membersów, z czego 60-70% zostaje później członkami, no, ale później kolejni odchodzą, więc to już będzie kilkaset osób. Tak zauważyłem, jak sprawdzić, ile mniej więcej przyjęliśmy, jak mam osoby związane z daną rekrutacją. W ogóle dokładnie 28 września obłoniła się koleżanka nasza Dorota Machniewska. Która była z pierwszej rekrutacji do stowarzyszenia przez wszystkie lata, była z nami. I tego samego dnia, kiedy było pierwsze spotkanie rekrutacyjne 4 lata temu, ona się obroniła po czterech latach, skończyła studia. Pozdrawiam Dorotę. Eee, I tak, takie osoby są jakby większym szczęściem tego, dla nas i tego stowarzyszenia, ale po nich widzę, ile było osób z danego rocznika, bo widzę, ile mamy wspólnych znajomych. I tak widzę tam osobę sprzed 4 lat, sprzed 3 lat, sprzed dwóch, sprzed jeden i widzę tylko tą powiększającą się liczbę znajomych, czyli ta baza plus nowe osoby. No jest tego dużo, eee, staram się po Pamiętać imiona nazwiska. Na szczęście mam wspaniały Team, z którym prowadzimy stowarzyszenie zarząd i koordynatorzy. No ale było to w mnóstwo wspaniałych osobowości. Mam nadzieję, że gdzieś tam za X lat spotkamy się na takim dużym zjeździe Olinuot. Mam nadzieję, że nie będę potrzebował balkoniku, tylko będę się poruszał własnymi własnych siłach, a jak nie to mi pomogą. I że przede wszystkim przetrwamy, tak? bo to też jest próba czasu. Jesteśmy jeszcze młodzi, czy nam się chce, ale różnie bywa. Jak to mówił pewien pan w białym stroju w Krakowie, trzeba wstać z kanapy, a nie każdy chce wstać z tej kanapy. No my chcemy, więc no to jest dla nas ważne. Pozostaniemy jeszcze przez chwilę w tej sferze wspomnień. Pięć lat to jest naprawdę kawał czasu. Z czego jesteś najbardziej dumny, jeżeli chodzi o działalność Olinu Jotu? Hmm, z ludzi, którzy tutaj byli, no, moglibyśmy naprawdę robić projektów mniej mniej widocznych i tak dalej, ale osoby, które spotkałem w stowarzyszeniu i, 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 i też je, widząc to, że re, jakie relacje nawiązali oni między sobą, związki, e, czasem już były związki, e, przyjaźnie, to, to jest naj, największa wartość, tak? Bo, bo to jest też ta największa wartość studiów i, i to, że my byliśmy w stanie na naszym stowarzyszeniu, na naszej społeczności zbudować takie wartości, to jest dla mnie najważniejsze. Kolejną taką rzeczą jest to, co widzę doświadczenia, jakie zdobyli członkowie, no bo jeżeli Um, już przez te pięć lat wiadomo, że niektóre roczniki są już po studiach i widzę, że te osoby pracują w nie wiem, najfajniejszych agencjach marketingowych w Polsce, w mediach. Dostają bez problemu pracę. I wiem, że ten aspekt, że byli u nas w stowarzyszeniu jest naprawdę ważny, że, że pracodawca docenia to, bo, bo jak zada pytanie, ale co pan tam robił, to jakby może zadał to pytanie przy niejednej innej organizacji, to by powiedział, no, no działałem, a on przy Olinute jest w stanie wymienić rzeczy, które robił, wymienić y, rzeczy, które się nauczył, jakie kompetencje zdobył. I wiem, że to jest bezcenne na rynku pracy, a to jest bardzo ważne, tak? Każdy z nas no, musi w końcu pójść do tej pracy, chyba, że udało mu się wygrać konkurs w RMF-ie w wakacje, jakiś tam duży, ale no trzeba, no i to jest, to jest coś bardzo wartościowego, no i wiadomo, że jest satysfakcja, jest satysfakcja z wszystkiego, co się zrobiło przez, przez te lata, przez te projekty, przez to, że ściągnąłem na Uniwersytet Jeloński z, z całą ekipą kilkudziesięciu naprawdę znakomite osobistości, laureatów Oscara, wybitnych aktorów, muzyków, że, że mogłem siedzieć, nie wiem, obok tego, czy Dawida podsiadło, czy, czy pana Andrzeja Wajdy, Rozmawiać z nim, ale widzieć ten uśmiech, tę satysfakcję po stronie audytorium. Ale także, że mogliśmy porozmawiać na naprawdę ważne tematy. Dokładnie rok temu przeprowadziliśmy pierwszą tak naprawdę poważną w Polsce debatę o uchodźcach i emigrantach na 1200 osób z ekspertami z uniwersytetu. Zrobiliśmy piękny cykl, jak Wieczory Filmowe. Odsłoniliśmy uniwersytet jednej strony i przede wszystkim staliśmy się też rozpoznawalni i szanowani przez władze uniwersytetu. A ja to bardzo cenię, że, że niech władza wie, że studenci są aktywni i niech to szanują. Przez też władze miasta. No, nie ukrywam że od mniej więcej roku, pół roku. Ja z ramienia Stowarzyszenia mocno angażuję się w pracę na rzecz Krakowa, na rzecz zmiany ta polityki miasta na rzecz młodzieży. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Dialogu Obywatelskiego przy prezydencie miasta Krakowa do spraw młodzieży. Współtworzę teraz strategię miasta 2030, czyli strategię, która nas będzie najbardziej dotyczyć. Najśmieszniejsze, bo jestem tam najmłodszy na sali i debatują o tym nieraz osoby, które niestety mogą już nie dożyć tej strategii, nawet że to jest 14 lat w górę. E, więc nie ukrywamy, że mamy aspiracje, żeby no, wpływać na miasto no, i brać za nie odpowiedzialność, więc, więc to jest szmat lat, tak naprawdę, i doświadczenia, ale e, myślę, że jeszcze na takie podsumowania przyjdzie czas, bo przede mną, jeszcze jednak, piąty, piąty rok do skończenia, do pełnienia, e, który teraz trwa. No i, no i będą kolejni, będą kolejne wyzwania i mam nadzieję, że, że to jest coś, co, co jest takim perpetuum mobile, na pewno jest, bo to są zawsze ludzie, a póki studentom się chce, niektórzy zarzucają, że studenci chcą coraz mniej, że coraz mniej się aktywizują, no, no nie wpływa na to dobrze obecny układ studiów, czy plus dwa, są planowane zmiany, może jak wszyscy będą studiować 5 lat, to będą jeszcze bardziej aktywni, nie wiem, pozdrawiamy tych, którzy chcą zmienić. Dobrze, skoro nie chcesz za bardzo tego wszystkiego podsumować, ale ja muszę, kurczę, zapytać cię o jeszcze jedną rzecz. Ponieważ piąty sezon będzie przełomowy, będzie się bardzo dużo działo, o tym już mówiłeś, będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale musisz mi powiedzieć, co najlepiej z tych wszystkich wydarzeń, które już miały miejsce, wspominasz. Zastanów się dobrze, mm. bo było tego naprawdę dużo. Dotknąłeś praktycznie każdego wydarzenia <laughs> Olinu Jotowego, w każdym maczałeś palce. Tak, i też niejednego wydarzenia uniwersyteckiego. Wiesz co, i powiem właśnie chyba o uniwersyteckim. To był jubileusz Uniwersytetu, 650 50 lat, bo dzięki temu, że było Linujot i dzięki temu, że działaliśmy w OliNuJot, mogliśmy być naprawdę bardzo ważną częścią tego jubileuszu i mieć naprawdę bardzo ważne y, zadania i wpływać na to, jak on wygląda. Ja też w międzyczasie pracowałem dla Uniwersytetu i, i też te moje relacje były głębsze, ale. Było dla mnie bardzo wyjątkowe wydarzenie, że jestem takim wyraźnym elementem historii, która miała miejsce wtedy w Krakowie. Było to naprawdę, moim zdaniem, piękne, piękne święto i piękne doświadczenie dla, dla wszystkich, którzy wtedy mogli w tym uczestniczyć, bo prawie 80 osób ze stowarzyszenia zaangażowało się w ten jubileusz, w te wydarzenia, które wtedy były. I jeszcze, jak miałbym powiedzieć o takiej drugiej rzeczy, to, to salony. I na przykład momenty wejścia, to jest niekoniecznie fragment moich rozmów, czy tych salonów takich stricte, już jak rozpoczynaliśmy rozmowę, tylko jeszcze wcześniej, jak Andrzej Wajda wchodził na Aulę, do Auli Auditorium Maximum, czy jak Jerzy Sztur wchodził do Auli Auditorium Maximum i widział 1200 osób, które wstają i owacjami nastojąco, długimi brawami Witają te osoby i widziałem to wzruszenie na ich twarzach. Widziałem, że to jest pewnie jedno z największych spotkań, jakie mieli w życiu. Czułem niesamowitą dumę, że, że ci studenci mogą obcować z tymi osobami, bo, bo to nie są. Nie są to zwykli zjadacze chleba, nie są to osoby, które gdzieś tam chodzą sobie po ziemi i nic nie zmieniają, bo są osoby, które niesamowicie dużo zmieniły w naszym kraju i cieszę się, że mogliśmy się z nimi spotkać i myślę, że to było dla wszystkich wyjątkowe spotkania i, i że mam nadzieję, że takich jeszcze będzie dużo i na ten rok szukujemy takich dużo, ale to są takie, które gdzieś najgłębiej w mojej pamięci e, zapadły i też bardzo emocjonalnie zapadły. Nie ukrywam, że to były bardzo wzruszające momenty i mamy nawet takie fajne nagrania z tych, z tych wydarzeń, są na naszym kanale na YouTubie, to nie ukrywam, że czasem sobie to tam gdzieś odpalam w cykliwą noc i jest miło. Skoro mówiłeś o salonach, to przejdźmy właśnie teraz do planów na ten sezon. Jakie salony planujesz? A w zasadzie planujecie jako Olinujot? Yy, planujemy jako Olinujot. Salony prowadzę z Kasią Panas, czyli z kornatorką Filaru Kultura. Wcześniej prowadziłem je z Anią Igezarian, czyli z pierwszą kornatorką Filaru Kultura, którą serdecznie zapra pozdrawiamy. <grym> Zapraszamy też, ale Ania to już wesele ma teraz w planie. Nie możemy oczywiście zdradzić wszystkich nazwisk, bo, bo to są też trudne negocjacje, i studenci muszą rozumieć, że to nie jest tak powiedzieć sobie tam, zaproście kogoś na salon, ale już w najbliższym czasie Krzysiu Gąciasz e, będzie naszym gościem, czyli bardzo znany YouTuber, ale YouTuber, który ma wartość i to jest też absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, świetny twórca filmowy, to też trzeba podkreślić, że, że jak Krzysztof Gąciasz coś stworzy, to, to jest naprawdę na poziomie. Salon na 1200 osób, więc to trzeba powiedzieć, że tylu, a chętnych 11 tysięcy. W wydarzeniu. E, możliwe, że jeszcze w tym miesiącu będziemy mieli okazję gościć pewnego bardzo znanego polskiego reżysera, który ma premierę w tym miesiącu. Te, pewnego bardzo głośnego filmu o bardzo trudnej sytuacji historyczno-politycznej, więc już wiecie o kim mówię. Jak ktoś nie wie, to niech pomyśli chwilę dłużej. Ale nazwiska, które mogę powiedzieć, które będą w tym sezonie naszymi, naszymi gośćmi, ale nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć o datach, to jest wybitna polska aktorka. Myślę, że można powiedzieć najwybitniejsza polska aktorka, e, bardzo charyzmatyczna, która nie boi się swojego zdania i często je wypowiada, szczególnie w ostatnim czasie, czyli pani Krystyna Janda. Zaprosiliśmy ją osobiście, pojechaliśmy do Warszawy na jej spektakl Boska. Teraz możecie oglądać film. Uh, na te podstawie tej samej uh, Boska Florence. Polecam też zobaczyć spektakl Boska w tacie Polonia, bo tam gramatyk sztuka, Wiktorz Wiktor Zborowski, a pani Krystyna Janda, ale także druga z osób, którą wymieniłem przed chwilą, będzie naszym gościem, nie powiem, kto z nich. E, także pan Janusz Gajos najprawdopodobniej, muzycy, którzy będą w Krakowie. Dajcie znać, czy chcecie, żeby Dawid znowu u nas odwiedził. Dawid podsiadło, bo udało się nawiązać bardzo fajne relacje z Dawidem. Dawidowi się bardzo fajnie z, rozmawiało z wami, z nami i powiedział, że za każdym razem, jak będzie w Krakowie, możemy się spotykać, że będzie w listopadzie, to możemy zorganizować taki salon, a może poczekać do wiosny. Tylko nie wiem, czy na wiosnę będzie ta nowa płyta, bo teraz jest reedycja, więc trudno jej powiedzieć. No i działamy, żeby było tych salonów więcej, żebyście mogli naprawdę spotykać wybitne postacie. Pójdziemy w ten wątek blogowy. Nie obiecuję żadnych w tym zakresie vlogowy. Bo no, nie chcę, żeby to też było salone z każdym kolejnym vlogerem, który tam ma duży zasięg, tylko zależy mi na tym, żeby jakaś jakość za tym szła. E, ale otwieramy się na ten nowy format, więc, więc myślę, że, że, że no, szczególnie, że jest zainteresowanie. No, umówmy się, że jeżeli ktoś wypełnia tyle samo miejsca, Andrzej Wajda, no, to no, trzeba mieć szacunek, ale oczywiście my przede wszystkim też mamy szacunek dla, dla każdego z naszych gości i mamy świadomość, że to są wszyscy wybitne, wybitne osobistości, postaci, i podchodzimy do nich. Z należytym im szacunkiem. Przed nagraniem mówiłeś mi, że dla ciebie przygotowywanie się do salonu jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy. Powiedz mi, długo się przygotowujesz do takiego wywiadu? Czasem wiem o danym salonie naprawdę tam niewiele wcześniej, więc, więc to jest krótszy proces, ale na przykład salon z Jerzy Szturem, był, który odbył się w styczniu yy, tego roku, był dużo wcześniej zaplanowany i zdążyłem oglądać wszystkie filmy <laughs> Jerzego Sztura. Zdecydowaną, może większość, żeby nie przesadzić. Na pewno wszystkie wyreżyserowane też później. E, przeczytać jego książkę, przeczytać dużo wywiadów, oglądać te wywiady, zafascynować się postacią. I to jest najciekawsze przy, przy salonach, przy tych takich na, na największych, że jak zdąży się zafascynować postacią, to ta wartość rozmowy jest jeszcze większa. No bo wiadomo, że jak zapraszasz kogoś ważnego, znasz go, kojarzysz, ale jak się zagłębisz jeszcze w jego postać, to jesteś w stanie przede wszystkim później odbiorcą salonu sprzedać bardzo fajną rozmowę, tak? I dać coś więcej niż znając każdego innego wywiadu. I to jest dla mnie najważniejsze w przygotowywaniu się do każdych, z każdej z tych rozmów, żeby nie powtarzać pytań, które gdzieś padły. Wiadomo, że to są tam jakieś podstawowe i typowe, które trzeba zadać, żeby też jakoś kanon rozmowy dać, ale wchodzę nieraz w takie, w takie mam, mam, mam taki cel, wchodzić na taką płaszczyznę, która, której, na którą się jeszcze nie wypowiadał dan, dana osoba, albo gdzieś tam, nie wiem, w mniej znanych wywiadach. No, nie, nie powtarzam pytań Kuby Wojewódzkiego, czy, czy Łukasza Jakubiaka, czy, czy innych znanych tam prezenterów, dziennikarzy, Staram się kreować jakiś tam własny wizerunek tych rozmów i to wychodzi. I to wychodzi. Do niektórych rozmów trzeba się przygotować dogłębniej, bo nie ukrywam, że no byli, były osoby, goście, którzy, którzy nas odwiedzali i o których wiedziałem zdecydowanie mniej. Byli też goście niezwiązani na przykład ze światem filmu, jak podróżnicy, jak Marek Kamiński, tak? Pierwszy zdobywca w ubiegłym no w tym samym roku, z Sessy Jaśkiem Melom, czy Leszek Cichy, pierwszy zimowy zdobywca Mount Everest na świecie, gdzie trzeba było zagłębić się także w tej techniki, nie wiem, wiedzieć, czym jest styl alpejski, wiedzieć yy, o chorobach wysokogórskich, no, żeby rozmowa była yy, też na, na tym poziomie, tak? Żeby móc rozmawiać jak, jak, stosunkowo, równy z równym, wiedząc też, że na sali na pewno będą osoby, które się na tym znają, więc nie można nie wiedzieć, o czym mówi, o czym mówi nasz, nasz gość, no. Ehm, czy też, jeżeli jest muzyk, muzyków mieliśmy dwóch: Monik Staszczyk i Dawid Pociadło. No to trzeba poznać e, dokładnie ich e, twórczość. I nie ukrywam, że oczywiście, że znałem Dawida Pociadło, kojarzyłem go jeszcze z programu, z Talent Show i później z jego twórczości, ale dopiero salon. Ja Dawid będę teraz ulubionym polskim muzykiem. I od, od momentu, od przed salonem, bo salon był po koncercie w studio. I w następnych miesiącach, a to był kwiecień, byłem już sześć razy na jego koncercie. Um, mam oczywiście wszystkie płyty, znam na pamięć wszystkie piosenki, więc jakby zafascynowałem się tym muzykiem. No, Poza tym wszystkich fanów Dawida i Dawida, udało się tak prywatnie nawiązać relacje z tym super chłopakiem i, i, i fajnie. No. Muniek Staszczyk, no kojarzyłem gdzieś tam tilaf, ale no, trzeba było przesłuchać te, te piosenki, te płyty. No, i a mu nie występuje do dziś dzień w naszej koszulce na koncertach. Na przykład na Juwenalia w Krakowie przyjechał nawet nieświadomie ubrany w koszulkę J, więc zaniosłem mu jeszcze bluzę. Coś narzekał, że ciasna, niech schudnie. śmieszne, bo kiedyś w Stodole grał koncert, Stodoła to była to skup Politechniki Warszawskiej, a tu koszulka OlinuJ, I bardzo często w niej występuje, więc, więc taki miły akcent. No super, super to są. Super to są przygotowania, to są długie noce i to są długie noce, bo równie, głównie robię to w nocy. Mało wtedy śpię, ale no fajnie nadrabiać polską kinematografię. Myślę, że trzeba to powiedzieć, że ja będąc swoim Olimpiadach nadrobiłem tyle kwestii filmowych, że, że nawet się zdecydowałem w najbliższym czasie prowadzić wstęp do filmu Wołyń, premiery filmu Wołyń. O, to już wiecie, kto będzie, może być naszym gościem. Eee, bo już tyle oglądałem tych filmów, przeczytałem te książki o Wołeniu i o Smarzowskim, że stwierdziłem, że jestem w stanie o tym mówić wśród filmoznawców. No, będzie to jakiś taki test, no, w kinie pod baranami. Na, na nocniku, tak? Na nocnym Studenckim Klubie Filmowym. E, dzięki Olinut rozwinąłem się filmowo. Pozdrawiam Kasię Pana z naszego filmoznawca nad, nadwornego, naszą koronatorkę filaru Kultura, która gdzieś pokazała mi, że czasem poza Cinema City też są fajne filmy. To może zdążysz mi opowiedzieć w takim razie o sezonie teatralnym, chociaż co nieco. Sezon teatralny, no na pewno słyszycie tutaj w wiadomościach radiofonii, że, że, że pojawiają się nowe miejsca na, 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 na krakowskim scenie teatralnej w różnych teatrach, że, że spektakli w zeszłym roku było dużo i że było duże zagęszczenie, ale to między innymi było zagęszczenie, które spowodowało nasze stowarzyszenie, bo my każdego miesiąca rozprowadzamy kilka set biletów do, do teatrów, do różnych teatrów Krakowa. Współpracujemy już z wszystkimi instytucjonalnymi jednostkami teatralnymi w Krakowie, gdyż dołączył do nas teatr Bagatela po ciężkich latach negocjacji, więc nasza oferta jest pełna i każdego tygodnia proponujemy studentom po kilka spektakli. Staramy się wybierać, wybrać te ciekawe, patrzeć na to przede wszystkim, żeby ceny były odpowiednie. Negocjujemy czasem naprawdę bardzo długo i bardzo ciężko z teatrami, żeby to była jeszcze niższa cena, żeby to była jeszcze niższa stawka. Są teatry, które nie mają w ogóle w swoim cenniku czegoś takiego jak bilet studencki, a nam się udaje zdobywać ceny na przykład za połowę ceny tej, tej normalnej. No i na same najbliższe dwa tygodnie października 10 spektakli przygotowaliśmy w czterech teatrach Krakowa. Teatr Łaźnianowa, Teatr Stu. Teatr stary i teatr ludowy, ale oprócz tego w naszej ofercie wiele innych teatrów. Team teatralny pracuje nad tym, żeby, żeby ta oferta była bardzo szeroka. Czasem mamy też dla was zupełnie bezpłatne wejściówki, warto śledzić naszego fanpage'a. Jeżeli ktoś naprawdę chce korzystać z tego i móc y, poznawać krakowski teatr, nie komuś, że też przez Olinujot poznałem tą, tę scenę teatralną Krakowa jeszcze bardziej, to warto sobie subskrybować wydarzenia Kultura Olinujot za każdym razem, jak utworzymy jakieś na wydarzenie, dostaje się powiadomienie i decyduje się, czy to jest coś, na co chce się wybrać, czy coś, coś już widziałem. E, a oprócz tego te nasze spektakle teatralne rozbudujemy o coś więcej zawsze, tak? I staramy się robić często takie wydarzenia, jak na przykład przed danym spektaklem spotykamy się z dramaturgiem i rozmawiamy o tym, co będziemy widzieć. Na przykład w Teatrze Starym się tak spotykamy, bo tam często potrzebne jest takie wprowadzenie. E, albo zwiedzamy kulisy teatru, tak? Jesteśmy w stanie zobaczyć miejsce zupełnie niedostępne, bo porozmawiać z ludźmi z zawodów Ktoś, kto robi kostiumy. Tak będziemy mieli w najbliższym czasie w teatrze Łazienowe. Zobaczymy kostiumy, zobaczymy makijażystki, jak się przygotowują aktorzy do, do spektaklu. Organizujemy też swoje warsztaty czasem albo po spektaklach czasem mamy też możliwość porozmawiać z aktorami. Lubimy to praktykować w PWST, gdyż no, tam jest najmniejsza bariera między aktorem a, a, a nami, a studentami, bo to też są studenci i te rozmowy są bardzo wnoszące. Naprawdę fajnie się, fajnie się gada z tymi ludźmi. No, uwi Uwielbiamy Szczerze, osobiście Teat PWST i osoby, które tam studiują, przez lata organizowaliśmy maraton teatralny, który teraz nie wiadomo, jak gdzie się podzieje, bo jak wiecie, zamknięto jedno z takich kulturalnych miejsc Krakowa, gdzie się wystawialiśmy i tam obcowałem jakby z teatem PWST. Jestem pełen podziwu dla osób, które tam studiują i, i, i fajnie, że możemy mieć też taki teatr w Krakowie, coś takiego nowego. Więc korzystajcie z teatrów, bo naprawdę czasem za cenę kilku chyba. Piwa na rynku, jesteście w stanie pójść na super spektakl, bo mamy czasem spektakle naprawdę w niskich cenach, więc warto, warto.